Cześć, ja jestem Cyprian. Phineas i Ferb, czyli kreskówka, którą chyba zna każdy. Nie no, poza mną. W dzieciństwie nie oglądałem, a teraz czasem przy śniadanku podpatrzę na Disneyu. Dla nieznających. Serial opowiada o przyrodnich braciach mieszkających w Denville, którzy przez siostrę często miewają wiele problemów. W tym czasie domowy dziobak pracuje dla rządowej agencji, tak dobrze słyszycie, i jest wrogiem doktora. Doktora Dundersztyca, a tak właściwie Heinza Dumfenschmirz. To jego prawdziwe niemieckie imię i nazwisko. Możliwe, że to on jest prawdziwym ojcem Phineasa i Ferba. Zdziwieni? Pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę i udostępniając, dajesz mi znać, że się podoba i że chcesz więcej. Okej, ja już nie przedłużam i zaczynajmy. Phineas jest naprawdę zdumiewającym wynalazcą, mimo tego, że to dzieciak i tak naprawdę nie miał się jak tego wszystkiego nauczyć. Czy możliwym jest, aby swoje umiejętności posiadł już od małego? Zacznijmy od wyglądu, coś co dla większości jest już wyjątkowo przekonujące, jednak później przejdziemy do szczegółików. Podobieństwo do doktora Dundersztyca jest naprawdę wielkie. Pomijając już te długie szyje oraz niebieskie oczy, jako jedni z naprawdę niewielu mają trójkątny kształt głowy. Oboje również posiadają talent do wymyślania. Po prostu pomiędzy nimi jest fizyczne oraz psychiczne podobieństwo i to wcale nie takie małe. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że w latach 80. Linda, czyli mama Phineasa, była bardzo blisko doktora Dundersztyca. Cofnijmy się więc wstecz. Jego była żona miała córkę Vanessę. Możliwe jest, że zdradzał Charlene z Lindą, co możemy wywnioskować po ich relacjach właśnie w latach 80. Najprawdopodobniej ze swoją pierwszą żoną się rozwiedli, a następnie był żonaty z Lindą. Potem mieli Phineasa. Jak to się stało, że aktualnie nie mieszkają razem? Również się rozwiedli, nic dziwnego w sumie. Miał pełną opiekę nad Vanessą, dlatego szybko zapomniał o Phineasu. Musimy więc założyć, że Dumfenschmirz szybko opuścił rodzinę, bo nie dorastał stali z prawdziwym ojcem, co za tym idzie, nie pamiętają go. Niezła teoria, ale i tak według mnie jest nieprawdziwa. Jeśli chcecie, żebym wyjaśnił dlaczego, dajcie znać. Zrobię o tym odcinek. Osobny odcinek. Przypominam, że jeżeli odcinek cię spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał, tutaj masz taki fajny, myślę, bardzo fajny guziczek, albo na dole kliknij link lub wpisz sobie w przeglądarce czypian.pl i zobaczysz, co się stanie, będzie magia. Dobra, słuchajcie, ja już myślę nie przedłużam i zapraszam was na inne odcinki, które znajdują się po bokach. Pa, pa!